Cześć, z tej strony Karaj z kanału Horrorshow.pl. Zapraszam do nowej porcji horrorowych newsów. A w środku m.in. Nicolas Cage jako Dracula, czy nowy horror wojenny z Mickiem Rourke. Zaczynamy. Nicolas Cage zagra Draculę. Nicolas Cage dołączył do obsady filmu studia Universal Renfield. Wcieli się w postać Drakuli, słynnego wampira. Gwiazdą produkcji jest Nicholas Holt. Po fiasku filmu Mumia i rozpadzie potwornego uniwersum, studio Universal zmieniło podejście do odświeżania swojej bogatej biblioteki horrorów. Pierwszym tego efektem był ciepło przyjęty, niewidzialny człowiek. To zachęciło studio do realizacji Renfielda. Tytuł filmu odnosi się do postaci znanej z powieści Brama Stokera Dracula. Był on pacjentem szpitala dla obłąkanych. Lekarze podejrzewali, że cierpi on na urojenia, a w rzeczywistości był jednak sługą Drakuli. Szczegóły fabuły nie są jak na razie znane. Wiemy jednak, że podobnie jak niewidzialny człowiek, jego akcja rozgrywać się będzie współcześnie. Nie jest to pierwszy raz, gdy Cage wciela się w wampira. Jego debiut jako ten nieumarły miał miejsce w 1988 roku w filmie Pocałunek wampira. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Teksańska masakra piłą mechaniczną od Netflixa. Fede Alvarez, twórca świetnie ocenianego reboota Martwego Zła, produkuje dla stacji Netflix sequel oryginalnej teksańskiej masakry piłą mechaniczną z 1974 roku, ignorując przy tym wydarzenia kolejnych części. Fabuła filmu prezentuje się następująco. Główną bohaterką filmu jest Ruth, 25-latka z San Francisco, która wyrusza w podróż biznesową do Teksasu. Zabiera ze sobą nastoletnią siostrę Lilę, bo boi się zostawić ją samą w dużym, pełnym niebezpieczeństw w mieście. Dziewczyny nie wiedzą, że to właśnie prowincje na południu Stanów Zjednoczonych powinny obawiać się najbardziej. Teksańska masakra piłą mechaniczną ukaże się na Netflixie 18 lutego 2022 roku. Zwiastun filmu znajdziecie w opisie filmiku. Archive 81, serial od Jamesa Wana. James Wan, reżyser takich horrorów jak Obecność czy Naznaczony, produkuje nowy serial dla platformy Netflix Archive 81, który będzie nakręcony w konwencji paradokumentu. Główną rolę w serialu gra Mamodu Atti, znany z horroru Underwater. Jego bohater, Dan Turner, jest archiwistą, który ima się nietypowego zlecenia. Ma odrestaurować kolekcję uszkodzonych kaset VHS. Wszystkie pochodzą z 1994 roku. Mężczyzna trafia na taśmy nagrane przez dokumentalistkę Melody Pendras. W tej roli znana z Altered Carbon Dina Shihabi, która prowadziła śledztwo w sprawie groźnej sekty. Dan wierzy, że może uratować Melody, choć rzekomo ćwierć wieku temu spotkała ją straszliwa śmierć. Premiera serialu 14 stycznia 2022 roku na platformie Netflix. War Hunt. Nowy horror wojenny z Mickiem Rourke. War Hunt to nowy horror wojenny rozgrywający się w czasach II wojny światowej. Fabuła filmu prezentuje się następująco. Samolot Armii Stanów Zjednoczonych rozbija się pośrodku lasu za linią wroga. Bezwzględny major Johnson, w tej roli Mickey Rourke, wysyła żołnierzy, aby zdobyli ładunek, który transportował rozbity samolot. Żołnierze wkrótce odkrywają ciała nazistów pokryte magicznymi symbolami, pozbawione organów wewnętrznych. Okazuje się, że las zamieszkuje nadnaturalne zło. Premiera filmu 21 stycznia 2022 roku. Zwiastun filmu znajdziecie w opisie filmiku. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Nie było go dużo, gdyż horrorowy sezon i co za tym idzie najwięcej newsów przypada na końcówkę listopada, a w grudniu działo się niewiele. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a my widzimy się następnym razem.